Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was po raz kolejny i niestety ostatni już raz z Malediwów. Zanim jednak zakończy się ta przygoda, zabieramy Was na najpiękniejszą naszym zdaniem wyspę w atolu Kapu. Odkąd przylecieliśmy na Malediwy, nie nudzimy się ani chwili. Pływanie z żółwiami, z płaszczkami, rejs na sandbank, zachody słońca na plaży. Trochę się u nas dzieje. A co najważniejsze, pogoda cały czas nam dopisuje. Po szybkim śniadaniu ponownie wsiadamy na łódź. Pamiętacie, jak wspominałem, że jest pewne miejsce na Malediwach, które odwiedzimy ponownie dość szybko? Tak się składa, proszę Państwa, że jesteśmy dzisiaj ponownie na wyspie Tuluzdu. Gospodarz w pensjonacie, którym się zatrzymaliśmy, zaproponował nam wycieczkę, bo jak twierdzi, na wyspie Himafushi nie ma co robić. Więc odwiedziliśmy wyspę, na której byliśmy już wcześniej, ponownie i kierujemy się na plażę Bikini, tam wypijemy sobie kawę. Mamy też maski do snurkowania, także na pewno będziemy schodzić pod wodę i szukać żółwi, rekinów i płaszczek. Za mną nie do końca udane snurkowanie, niestety nie udało mi się zobaczyć niczego konkretnego. Nie było żółwi, nie było rekinów, nie było płaszczek. Będziemy potem mieli jeszcze podejście gdzieś na oceanie, jak będziemy wracać na naszą wyspę. A w międzyczasie, zanim ruszymy dalej, wybraliśmy się do takiej lokalnej restauracji, która znajduje się tutaj przy plaży. I zamówiliśmy sobie curry. Ja cały czas czekam jeszcze na ryż, bo dostałem same curry, ale jest bardzo pikantne, powiem Wam, bo spróbowałem. A Milena ma makaron smażony z kurczakiem i jajeczko. Średni. No, tam była lepsza w tamtej wcześniejszej. Tak? Tutaj jest ten kurczak trochę zimny i nie wiem czemu pałki, jak ja wolę, taki ładnie pokrojony. Zawsze przy plaży jest tak, że te restauracje są cienkie, nie? No nie zawsze, ale czasami. Tak, myślę, że lepiej gdzieś znaleźć jakąś lepszą w centrum wyspy. W centrum miasta. Jest już ryż i mogę spróbować. Widzę, że jest strasznie tłuste. Ale zobaczmy, spróbujmy. Spoko, na pewno bardzo pikantne i lepsze od tego, co jedliśmy ostatnio. Ale mnie przygryzło. Ten kurczak trochę zimny, ale spoko. Nie ma tragedii. Turystyka na Malediwach tak naprawdę rozpoczęła się dopiero w latach 70. XX wieku i wtedy też powstał pierwszy prywatny resort, który mógł być odwiedzany przez turystów, a lokalne wyspy otworzyły się na turystykę dopiero w 2009 roku wraz ze zmianą istniejącego wtedy prawa. I w związku z tym nie ma się co dziwić, że większość wysp jest rozkopana, powstają nowe apartamenty, hotele, pensjonaty. Tych turystów jest coraz więcej i będzie ich coraz więcej, bo Malediwy stają się coraz bardziej popularnym kierunkiem turystycznym i coraz bardziej dostępnym, bo można tutaj przylecieć za naprawdę małe pieniądze, a sam pobyt na miejscu też nie kosztuje fortuny. A zanim opuścimy wyspę po raz drugi, lecimy jeszcze na plażę Dream Beach, która prawdopodobnie jest najpiękniejszą na wyspie, a ostatnio jak tutaj byliśmy, to nie mieliśmy niestety zbyt wiele czasu, żeby tam sobie poplażować, także teraz możemy nadrobić zaległości. Ruszamy w drogę, za jakieś 10-15 minut będziemy już na miejscu. Wyspa jest malutka, więc wszędzie można dojść na pieszo w bardzo krótkim czasie. Miejscem ciekawostką na wyspie jest lokalna fabryka Coca-Coli, która prawdopodobnie jest jedynym miejscem na świecie, gdzie produkuje się ten napój z odsalanej wody morskiej. Jeżeli ktoś miałby ochotę, żeby zwiedzić się wnętrze, to wiem, że przez swój pensjonat można sobie taką wycieczkę załatwić i jest ona, z tego co mi się wydaje, bezpłatna. Po drodze prawie jeszcze zgubiłem telefon, ale na szczęście... Zgubiłeś telefon. No, zgubiłem go, ale na szczęście leżał tam, gdzie go przypadkiem zostawiłem. Wróciłem się, patrzę, leży. No dobrze, bo nie byłoby jak latać dronem. No, dostępliśmy już na plażę i powiem Wam, że kolor wody jest tak piękny, że aż razi swoim blaskiem.
Trochę sobie, proszę Państwa, popływaliśmy. Polatałem też dronem i plaża ta z góry wygląda po prostu niesamowicie. Ten kolor wody jest tak świetny, że aż ciężko to opisać. Naprawdę, mega. Bardzo fajnie w ogóle, że tutaj wróciliśmy, bo wcześniej nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby tutaj popływać, a teraz się nam udało, a teraz już wracamy na naszą łódkę i płyniemy gdzieś na snorkeling. Wcześniejszy był nieudany, mam nadzieję, że teraz coś się uda zobaczyć. Może w końcu te rekiny. Tym razem również wracamy z pustymi rękoma. Rekinów wąsatych jak nie było, tak nie ma. Trudno, być może uda nam się innym razem. Nasz pobyt na wyspie Himafushi dobiega końca. Korzystając z publicznego transportu, płyniemy na Hulhumale. Prom odpływa z głównego portu o 8 rano. Jutro mamy stamtąd lot do kolejnego kraju. Dzień dobry, to już ostatni dzień naszego pobytu na Malediwach, ale tutaj trąbią. Dotarliśmy właśnie do stolicy z wyspy Himafushi publicznym promem. Mamy delikatne opóźnienie, nie wiem, może kilkunastominutowe, ale nie będziemy narzekać z tego powodu, bo i tak nie wiem, czy od razu będziemy mogli zameldować się w naszym hotelu i tak musimy złapać jeszcze jakiś autobus, z którym się tam dostaniemy. A nie za bardzo się w tym orientujemy, jak w ogóle tam dojechać, więc musimy znaleźć jakieś informacje, ale to za chwilę, na spokojnie. Szybką informację o transporcie dostaliśmy od gospodarza naszego hotelu. Tak się złożyło, że autobus akurat czekał na nas na przystanku. Za przejazd zapłaciliśmy niewiele, 10 rupii malediwskich. 15 minut później jesteśmy już na miejscu. Przyjechaliśmy już pod nasz hotel autobusem. Te autobusy tutaj strasznie przypominają te brytyjskie, a jak wiecie, mieszkaliśmy w Glasgow, więc znamy te autobusy jak własną kieszeń. I przejazd z portu tu do hotelu nas kosztował 10 rupii. I można płacić kartą, to ciekawe. Znaczy, trzeba płacić kartą. No tak, trzeba. No, trzeba piknąć se kartą, nie można gotówką. Także to trzeba wziąć pod uwagę. Dobra, to musimy się kawałek wrócić, bo minęliśmy hotel. I może będziemy mogli się już zameldować. Gdzieś jest 10 rano dopiero, ale kto wie, tutaj w prawo. Reef House. Tutaj. Gdzie? No tutaj. Gdzie tu jest niebezpieczna? No pukaj. Myślisz? No, to tutaj jest. Jesteśmy już w naszym pokoju i jest to najładniejszy pokój, jaki nam się trafił na Malediwach. Tutaj mamy duże łóżka, mamy nawet telewizor, mamy szafy wielkie, ale nawet się nie będziemy rozpakowywać, bo jutro rano o 7.30? 25. 7.25 mamy samolot i lecimy na Sri Lankę. I tutaj, proszę bardzo, toaleta, łazienka. Jaka elegancka. No. Elegancka szafka odpada. No i mamy balkon. Ale nie będę otwierała, bo jest taki gorąco na dworze. Ale otwórz. Że nas wpuścisz tutaj gorąco. I taki widoczek. Mamy też jeszcze dostęp do części wspólnej, jakieś kanapy. Tam jest internet. I kuchni. Jak coś, to możemy sobie coś przygotować. I tutaj jeszcze taki tarasik, ale to chyba pralnia się dzieje. Przyszliśmy sobie do kawiarni. Zamówiliśmy jakąś kawę, ciacho i takie buły z kurczakiem. Panini. Panini. To nie jest panini. Tak było napisane. Panini to jest to takie płaskie, nie? No. I przyszliśmy tutaj, bo chcemy trochę posiedzieć na laptopie. Musimy napisać scenariusz do live'a, który będziemy prowadzić zaraz na Instagramie o tym właśnie, jak zorganizować podróż na Malediwy. Będziemy mówić właśnie tam o kosztach, między innymi o plusach, minusach. No, o dokumentach, jakie trzeba ze sobą zabrać, co załatwić i wszystko inne. O transporcie też między wyspami, także jeżeli nas nie obserwujecie na Instagramie, to załóżcie. A i możecie to jeszcze zrobić, także instruowanego zapraszamy do obserwowania nas na Instagramie, tam się dzieje dużo i na bieżąco, bo jednak tutaj filmy na YouTube pojawiają się z opóźnieniem i to nieraz dość dużym opóźnieniem. Ja już mam swoje, a ty musisz jeszcze poczekać.
Ja nie wiem, co oni robią. No bo ona musiała ci przygotować dopiero. A zamówiłam sobie banana cake, jest przepyszny, jest cieplutki taki. Świeży, z migdałami u góry. Bajka. A Patryk nie widział i sobie chyba wziął konczula. Nie widziałeś, że jest, nie? Banana cake. Nie widziałeś? Nie widziałem. Ja najpierw też sobie zamówiłam ten taki sernik. Sernik z galaretką u góry. Ale mówię, patrzę, mówię, nie, proszę mi to wymienić na banana cake'a. I wymieniła. Tak schowali go, że nie było widać. Na lokalnych wyspach nie mieliśmy niestety dostępu do takich fajnych kawiarni i trochę nam już się chciało takich dobrych kanapeczek, bułeczek i takiej pysznej kawki. W sumie nie tylko tym, lokalne wyspy różnią się tutaj od stolicy, czyli od Male czy Hulhumale. Ruch drogowy jest tutaj strasznie chaotyczny. Przede wszystkim nie wiem, jakie tu w ogóle obowiązują przepisy, jeśli chodzi o przechodzenie na drugą stronę jezdni. A mając delikatne doświadczenie z Azji, wiedziałam, że po prostu trzeba delikatnie, powoli, jednostajnym ruchem przechodzić na drugą stronę i jakoś się udało. A teraz wybieram się na zwiedzanie. Milena została w hotelu lokalnego parku, Central Parku i kiedyś, dzisiaj w sumie, spotkałem się z taką opinią, że bardzo przypomina on ten Central Park w Nowym Jorku. Zobaczymy. Wspomniałem o tym wspomnieć, ale Malediwy były kiedyś kolonią brytyjską i do dnia dzisiejszego obowiązuje tutaj lewostronny ruch drogowy. Nie pamiętam, kiedy dokładnie uzyskali oni niepodległość, ale tutaj gdzieś na dole wam napiszę. W kontekście podróży na Malediwy bardzo często pojawia się pytanie, czy jest tutaj bezpiecznie i bazując na naszym doświadczeniu przez te ostatnie 10 dni, muszę wam powiedzieć, że jest tutaj mega bezpiecznie. Z reguły w sumie w krajach arabskich i muzułmańskich zawsze jest bezpiecznie. Czy byliśmy w Maroku, czy byliśmy w Turcji, czy byliśmy w Dubaju i w Abu Dhabi, w Emiratach Arabskich, zawsze było mega bezpiecznie i nigdy nie mieliśmy jakichś takich nieprzyjemnych, ani nawet niebezpiecznych sytuacji. Jeśli proszę Państwa chodzi o park, to jest on spoko, zadbany. Widać, że ogrodnicy ciężko tutaj pracują, żeby wyglądał on tak jak wygląda. Jest dużo zieleni, jest cień, można się schować. Są fajne ławeczki, na których można sobie posiedzieć. I jest też sporo ludzi, którzy sobie tutaj przesiadują w trakcie najgorętszych godzin. A zobaczcie proszę Państwa, jak wiele może się jeden kraj różnić na przestrzeni 30-50 km. Tu luzu jest tak naprawdę niecałe 30 km stąd, a nie ma tam kawałka utwardzonej drogi. A tutaj mamy duże miasto, tętniące życiem, ruch drogowy bardzo intensywny, dużo restauracji, sklepów, banki, szkoły, no wszystko tutaj jest. A na ulicy milion skuterów, czyli dobrze znany nam azjatycki klimacik. Jest też lokalny market z owocami i warzywami, a nie powiem, że trochę nam tego brakowało na lokalnych wyspach. Co prawda porcje owoców, jakieś tam do śniadania zawsze były dodawane, ale bardziej to były takie skromne porcje, że ledwo co tego było, a tutaj proszę bardzo, od wyboru do koloru. Lokalne plaże też są spoko, woda ma mega fajny kolor, palmy też są bardzo ładne. Jest troszeczkę śmieci, ale to nie równa się z tym, co widzieliśmy wcześniej. Na lokalnych wyspach było pod tym względem ładnie, ciekawie. Może się wam wydawać, że troszeczkę marudzę i narzekam, ale ja tak naprawdę mówię, jak mi się podoba na wyspie lokalne, a jak tutaj w stolicy i jest duża różnica. Przede wszystkim tutaj jest hałas, jest trochę niestety brudu, smrodu, jak to w dużych miastach, a lokalne wyspy to jednak był spokój, cisza, piękne plaże, piękne widoczki. No tego tutaj nie ma. Przynajmniej w miejscach, które udało mi się na ten moment odwiedzić. Jak przechodziłem przed chwilą koło meczetu, to przypomniała mi się ciekawostka, o której chyba wcześniej nie wspominałem. Dla Malediwczyków, jako muzułmanów oczywiście, dniem takim wolnym od wszystkiego jest piątek. My mamy niedzielę, a oni mają piątek jako taki dzień, w którym się modlą, odpoczywają i nic nie robią. Wiele sklepów w tym czasie jest zamkniętych, restauracje są zamknięte. Tak też mieliśmy na lokalnych wyspach. I nie wiem, jak jest naprawdę tutaj, ale wydaje mi się, że jest tak samo. Dotarliśmy już na lotnisko. Musimy znaleźć okienko od prawy Fly Dubai
i nadać bagaż rejestrowany. Widzisz gdzieś? Co? Okienko Fly Dubai. Jest 5 rano, a my jakieś 15 minut temu dotarliśmy na lotnisko. Nadaliśmy już nasz bagaż rejestrowany, przeżyliśmy też odprawę, sprawdzenie dokumentów i na całe szczęście nie mamy żadnych problemów. Nasz bagaż podręczny jest delikatnie za duży, ale to też nie powinno być większym problemem. Ale najważniejsze jest to, że nie mamy biletów na lot, którym opuścimy Sri Lankę i nie mamy też pierwszego noclegu. Bardzo często jest to sprawdzane podczas odprawy, a tym razem mieliśmy szczęście i nikt tego od nas nie wymagał, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy opuścimy Sri Lankę i gdzie polecimy następnie. Na lotnisku to prawie nikogo nie ma. Pustki. Tam 4 osoby, tu ziomek, tam Milena. Jest Costa otwarta, jakaś inna kawiarnia, a tak to nikogo nie ma. Za nami 10 dni pełnych wrażeń spędzonych na Malediwach. Wsiadamy na pokład samolotu Fly Dubai i lecimy do kraju, o którym marzyliśmy od dawna. Za godzinę lądujemy na Sri Lance, w stolicy kraju, czyli Colombo. Kanapka z kończykiem na pożegnanie. Do zobaczenia wkrótce, na razie.